Nazywam się Krzysztof Puchacz. Zostałem zaproszony na 4. Krajowy Kongres Sekretarzy w celu poprowadzenia wykładu dotyczącego zamówień publicznych, tematu, który jest jednym z kluczowych procesów w jednostkach samorządu terytorialnego i z tego powodu na pewno interesuje te osoby, które zarządzają w jednostce zarówno informacją, przepływem informacji, kadrą, czyli sekretarzy, to w jaki sposób ten proces udzielania zamówień publicznych wygląda, zależy nie tylko od pracowników, którzy się tymi zajmują, ale także od osób, które zarządzają funkcjonowaniem urzędu. Jeżeli chodzi o powody, dla których ten wykład został zaplanowany w programie forum, ja myślę, że są dwa. Pierwszy z nich, taki podstawowy, tak naprawdę kluczowy, to są przyszłe zmiany w systemie zamówień publicznych. Na obecnym etapie procesu legislacyjnego mamy już nową ustawę, która wejdzie w życie, jeżeli oczywiście w kolejnych miesiącach nic się nie zmieni i nie będzie innych decyzji ustawowych, w 2021 roku, czyli od 1 stycznia 2021 roku samorządy będą musiały zmierzyć się z tymi nowymi regulacjami. Starałem się pokazać sekretarzom, w jaki sposób te nowe regulacje wpłyną na ich zakres obowiązków dotyczących przygotowania schematów, w których te procedury będą realizowane. Natomiast drugim powodem spotkania z uczestnikami forum była chęć pokazania, jak istotne są etapy przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. One mają decydujący wpływ na to, w jaki sposób zamówienie zostanie wykonane, w jaki sposób te zapotrzebowania społeczności lokalnych zostaną zaspokojone przez wykonawców wybranych w tych procedurach. Z fundacją współpracuję od ponad 10 lat, jestem trenerem, prowadzę szkolenia z tematyki zamówień publicznych, ale też szeroko rozumianej tematyki kontroli zarządczej, natomiast uwielbiam połączenie tych dwóch elementów, czyli szkolenia, w których rozmawiamy zarówno o procesie udzielania zamówienia publicznego, jak i o właściwym przygotowaniu organizacji jednostki zamawiającej do tego, żeby te procedury prawidłowo prowadzić. Ja myślę, że kluczową kwestią jest utrzymanie autonomii samorządowej. To jest rzecz, która będzie miała wpływ na funkcjonowanie samorządu w kolejnych latach. Natomiast jeżeli uda się rzeczywiście tą autonomię samorządu utrzymać, inwestować w tą samorządność lokalną, nawet biorąc pod uwagę ryzyka związane z tym, że być może organizacje, te mniejsze samorządowe, ludzie, którzy tam są zatrudnieni, być może to nie będzie jakiś wysoki poziom merytoryczny, taki jak w dużych urzędach centralnych, ale jednak bycie blisko mieszkańca, umiejętność zdiagnozowania jego indywidualnych potrzeb jest tu kluczowa, tak naprawdę. Jeżeli uda nam się tą autonomię utrzymać, to tak naprawdę kluczowym też takim zagadnieniem, o którym powinniśmy mówić i w które powinniśmy inwestować, jest skuteczność działania samorządu, szybkość działania samorządu i chyba jednak informatyzacja działalności samorządu, dlatego że coraz większa grupa, w szczególności młodych ludzi, korzysta z narzędzi informatycznych po to, żeby załatwić sprawę w urzędzie. Oczywiście cały czas będzie grupa osób, które będą chciały indywidualnie przyjść z urzędnikiem porozmawiać, ale jednak coraz częściej będzie mieli do czynienia z taką potrzebą związaną z postępem technologicznym, potrzebą komunikowania się z urzędnikami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i to jest, myślę, wyzwanie samorządu na najbliższe lata.